Cześć kochani! Oluś jest teraz w drugim pokoju, bo właśnie przyszła do niego paczka i to jest coś czaderskiego. Zaraz wam pokażę, gdzie to zamówiłem. To będzie dla niego niespodzianka. Nie pokażę wam wszystkiego dokładnie, co zamówiłem, żeby dla was też to była niespodzianka. Będzie mała wkrętka, że ma zareklamować, już wam zdradzę, pewną książeczkę, a w tej książce okaże się, że on jest. I to gdzie? W Kaboom City, czyli SuperZings, SuperThings, Rules. Jedziemy z tym koksikiem. Teraz przełączamy się na chwilę, pokażę wam, gdzie to zamówiłem, jak to zrobić i to jest czaderski, naprawdę czaderski prezent. Dostanie to na Dzień Dziecka ode mnie, ale dostanie też jeszcze pewnie inne rzeczy. To za chwilę przełączamy się, żeby wam pokazać, co i jak to i gdzie zamówiłem. Za chwilę się widzimy. To nara, pa, hej, pop! No to jesteśmy. Słuchajcie, więc tak, znalazłem to dzięki SuperThings, SuperZings i Magic Polska. Wchodzimy na taką stronę. Już poczekajcie, żebyście lepiej widzieli. Ja tutaj wam się zmniejszę. Wchodzimy na taką stronę czekajcie, bo muszę tutaj sobie przesunąć. Coś mi się tu zrobiło, odstęp. Edikids. O, już mi się podświetla, bo już na niej byłem. I tu macie do wyboru dwie opcje. Jeżeli jesteście takimi fanami jak my, SuperThingsów i SuperZingsów, wchodzimy SuperThings. Jeżeli jesteście fanami Mojipops, możecie sobie zrobić książkę z Mojipopsem, gdzie w niej będziecie występować. To jest bardzo proste. Czekajcie, bo jakiś tutaj tu mi się polski, angielski. Dobra, to jest bardzo proste. Wybieramy sobie książeczkę, którą ja już wcześniej wybrałem, wysłałem zdjęcie i tak dalej. Wpisujemy imię dziecka, ale ja tu wpiszę, że teraz będzie tatuś. Bo Oluś chce zobaczyć, żeby, znaczy nie powiedzieć wam, co dokładnie napisałem, co zrobiłem, żebyście, jak będziemy przy Olusiu robić tą niespodziankę i pokazywać wam tą stronę, znaczy tą książkę, żebyście też byli troszkę zaskoczeni. Więc jedziemy dalej. To piszę tatuś. Ok. Zaznaczamy chłopiec. Wybieramy zdjęcie. Zdjęcie było inne, teraz wybierzemy, tylko nie wiem, czy... Co tutaj mam za zdjęć? A, tu zostało odłączone. Poczekajcie, coś na pulpicie. To jest komputer Tobiaszka, czyli tajemniczej ręki, czyli Tobi Idleko. O, jestem tutaj taki, niech będzie. Otwórz. Przytnij zdjęcie, ale nie musimy... O, tutaj nie wiem, czy zauważyliście, chyba lekki upierz. A musimy przyciąć, dobra. To weźmiemy... Wybieramy, dajemy zapisz. Zdjęcie już jest wstawione. Jakąś wpisujemy dedykację. Tata, jesteś. Spoko. Loko. Ok, jedziemy. Dalej, dodaj do koszyka. A, bo tutaj możemy jeszcze przejrzeć, jak to wygląda. To tak nasze zdjęcie się prezentuje. Jest napisane tatuś, czyli będzie najprawdopodobniej Oluś, bo jeszcze nie otwierałem tej książki. Będziemy ją odpakowywać dokładnie, jak Olusia będziemy troszkę wkręcać. Zobaczcie. Tatuś jest spoko loko i jest Kaboom City. Możemy sobie przejrzeć kierunek Kaboom City, bo zdradzę wam w sekrecie, ja jako człowiek, czyli ty też, czy ty albo ty, nie możecie się pojawić jako człowiek, musicie być incognito, czyli nie może być wiadomo, że jesteście człowiekiem, więc jesteście w robocie. I tutaj nie będę wam czytał dokładnie, ale możecie sobie już przeczytać. Jak wiadomo, wizyta człowieka w Kaboom City i pozostanie niezauważonym przez jego mieszkańców są prawie niewykonalne. Ale do czego ma się dobre pomysły? Na jeden z takich pomysłów wpadł dziś tatuś, czyli ja. a może by tak zwiedzić najfajniejsze miasto na świecie, czyli Kaboom City, w przebraniu robota. Czyli troszkę wam już zdradziłem. No i możemy sobie podejrzeć jeszcze kolejne stronki. Tak robot nas się będzie prezentował. I tutaj w każdej historyjce jest nawiązanie do nas. Więcej szczegółów opowiemy, jak będziemy pokazywać Olusiowi. Zobaczymy, czy Oluś będzie zaskoczony, czy mu będzie się to podobało, bo wydaje mi się, że tak, że będzie chyba w niebo wzięty, jak to mówią, że jest w książce SuperThings, bo to jest SuperThings już. Zingsy to już przeszłość, teraz są Thingsy. Na koniec dajemy dodaj do koszyka, dodano produkt, wchodzimy w koszyk, bo możemy się logować lub nie. Książka kosztuje tylko 99 zł. Wchodzimy w koszyk, czekajcie, koszyk, a musimy zaznaczyć tak. I tutaj, jeżeli mamy kod rabatowy, wpisujemy kod, jeżeli nie, przechodzimy do kasy i płacimy jak tam chcecie. Czy blikiem, czy przelewem, to wybór należy już do was. To by było na tyle, czekajcie, już za chwilę będzie cześć, tu Oluś i tatuś, oczywiście z Olusiem. To do zobaczenia i trzymajcie kciuki, żeby niespodzianka wyszła i Oluś był lekko, ale to lekko zaskoczony. To na razie, Pegazie pochybło! Cześć tu! Oluś i tatuś! Siemanko! Niezłe zianko. Niestety jestem trochę przyziębiony. Ten filmik miał być wcześniej. Tu jest coś dla... Znaczy, żeby Oluś stwierdził i obejrzał. To jest książka jedna. Jakaś książka. Czy mu się podoba? Zobaczymy, czy się zaskoczy, czy zauważy coś niesamowitego. Co chciałem, żeby było dla niego pełną niespodzianką. Taki mały prank może. Ciekawe, jesteś ciekawy, co tam jest? Książka. A trochę przeczytamy i trochę pokażemy, bo w tej książce naprawdę jest niebywały bohater. Taki. To zobaczysz za chwilę. Otwieraj. Ja nic nie mówię. Tutaj otwieramy, tutaj. O, zobaczcie, już jest SuperThings. I tu, no jest napisane SuperThings. A tutaj jest SuperThings piąta. Piąta seria, zobaczcie. Piąta. Okej, ostro. Nie piąta, tylko... Co tam jest? Zauważyłeś już? Co tam jest? Co to jest? A co tu jest napisane? O, Oluś, zobaczcie. Przyszła książka Kaboom City, kierunek Kaboom City, SuperThings. I kto jest głównym bohaterem? Oluś. Przeniosłem cię do czary mary do Kaboom City. Co już chcesz dalej oglądać? A to wszystko wiesz dzięki komu? Komu? Edikids. Nie, Edikids. Oni wydają takie książeczki i wiesz, że jeszcze są takie, że możesz być w świecie Mojipopsów. Aha, zobacz dalej. I co tutaj jest? To znowuż ty. Zobaczcie. Jest tu Oluś Pontus. Dla najlepszego youtubera młodego pokolenia. Widziałeś? I teraz... Tutaj kierunek Kaboom City. Wszystkich stron wam nie będziemy pokazywać. No. A tutaj tu jest, że Magic Box, czyli producent, który produkuje SuperZingsy i SuperThingsy i inne super zabawki. Edikids, który wydaje tą książkę. I tu jest kierunek Kaboom City. Nie będziemy wszystkich stron wam pokazywać, że jak sobie zamówicie, jeżeli będziecie chcieli. Wcześniej, bo Oluś nie wie, ja wcześniej nagrałem takie wprowadzenie. Że cię będę lekko oszukiwał. Pokazałem, jak to się zamawia, co i jak. A powiedz, jesteś zadowolony? Tak? Bardzo, tak? Okej, to przeczytamy. Zobacz, jesteś tu. Bo wiesz, że w Kaboom City no, ludzie nie mogą się pojawić, tak? Bo by była panika, co to? Więc słuchaj, jak wiadomo, wizyta człowieka w Kaboom City pozostanie niezauważonym przez jego mieszkańców są prawie niewykonalne. No bo jak zrobić, żeby cię nie poznali, że jesteś człowiekiem? Ale jest na to sposób. Ale od czego ma się dobre pomysły? Na jeden z takich pomysłów wpadł dziś Oluś. Pomyśl, w czym byś mógł wejść? Żeby cię nie zauważyli, że ty jesteś człowiek. W robocie. W robocie, tak, i słuchaj, Oluś, ale od jest czego... pokazane. Jest pokazane, tak. I jest... Ale od czego ma się dobre pomysły? Na jeden z takich pomysłów padł dziś Oluś. A może by tak zwiedzić najfajniejsze miasto na świecie w przebraniu robota. Do dzieła! Zbudowanie robota jest dziecinne proste. I tutaj macie znowu, że jest nasz Oluś Ponczuś. Tu są części robota i teraz... budujemy. I oto powstał robot, w którym w środku będziesz siedział ty, tak, Oluniu? Oluś pracował ciężko nad swym projektem. W końcu dokręcił ostatnią śrubkę i hop! Wskoczył do środka przebrania. Sprawdził każdy przycisk. Przebranie. Sprawdził każdy dźwignię swojego mechanicznego tworu. Daj dźwignię. No, pociągnij. Pociągnij moją dźwignię. To jestem ja robotem, a ty pociągnij. Działa. Robot jest doskonały pod każdym względem. Zaczynamy swoją podróż. A może przynieś szybko robota, że będziemy tym robocikiem, bo ty masz takiego. Masz? Przyniosę jakieś jeszcze z nim położę. No to przynieś to, zaraz wracamy. I jesteśmy. Oluś przyniósł robocika. Trochę podobny, zobaczcie. Troszkę jest podobny, troszkę, no troszkę ma inne rączki, ale nie mamy takiego. Więc zaczynamy swoją przygodę z Kaboom City. Następna strona. Lokalizacja Kaboom City jest bardzo zagadkowa. Aby się dostać do tego tajemniczego miejsca, Oluś wziął ze sobą mapę, którą wykonał wcześniej na podstawie książek ze swojej biblioteczki. Zobaczcie, tak wygląda ta mapa. Bo Oluś o SuperThingsach i SuperZingsach o Kaboom City wie wiele. Dzięki mapie nie pomylił się nawet o centymetr. Wylądował w alejce bardzo blisko portu. No to ląduj. Wskoczył. Jest tu odmierzone. Mamy wszystko. Jest. Wtem przez niebo przeleciało lotem błyskawicy kilka aerowagonów. Nie będziemy już ponieśli. Tu przelatują. Widzisz, tak jak jest tutaj. A to może z nimi sami tak przelecieć. Przelecę trzymam. Ale to nieważne, jaki. Nieważne. Wtem przez niebo przeleciało latem. Co się stało, pomyślał Oluś. Zobaczcie, jest Kaboom City. Oluś lata nad Kaboom City w swoim robocie. Zobaczcie, całe Kaboom City. Widzisz, tutaj masz. Widzisz, tu lecisz. Nim Oluś zdążył się nad tym porządnie zastanowić, znów wzbił się w niebo i popędził za areowaganami i superflyersami nad Kaboom City. No to nie jest całe Kaboom City. Jak myślisz, że nie? Nie, tutaj nie ma laboratorium profesora K, nie ma enigmy. Aha, żadnych... ale może to jest część, no może masz rację. I tu w kolejnej znowuż nam się pojawia Olutek, który siedzi w robocie i zobaczcie tu jak joypad wygląda, steruje tym oto superowskim robocikiem. Po szalonym wyścigu Oluś wylądował na dachu drapacza chmur. Takiego drapacza wybudowaliśmy w naszym tajnym projekcie, prawda? Na niektórych. A w ogóle zapomnieliśmy o czym jeszcze? Łapka w górę. Subskrypcji i dzwoneczku. Tak wysoko. Tu jest wieżowiec. Ja będzie moja pięć wieżowca. Po szalonym wyścigu na dachu drapacza chmur. Tuż obok zatrzymała się również grupa bohaterów. Tu rom, tom, tom, tom. To rom, tom, 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 tylko dobrzy mogą być. Jest grupa bohaterów. Kim jesteś? Stań naprzeciwko. Stajemy. Jeden z nich mówi. Kim jesteś? Zagadnął go Skybishop. Akurat Skybishopa tu nie mamy, ale mamy innego, nieważne. Nie znamy cię z marszu brwi. Chłopiec, czyli ty, przez chwilę nie mógł wydobyć siebie z głosu. Wreszcie rzekł. Powiem ci, co masz powiedzieć. Należę do klanu superbohaterów. Należę do klanu superbohaterów. Niemożliwe! Skybishop przez chwilę pocierał brodę, namyślając się nad czymś. W końcu oznajmił. Cóż, jeśli naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, pomóż nam w naszej misji. Następnie cała grupa udała się do centrum miasta. O, zobacz, z Kid Fury będą walczyć. Nawet tutaj mam Kid Fury'ego, tylko z pokoju moim. Pokoju? Ale to szybko go przyniesiesz, żebym już nie zatrzymywał. No dobra. Dobra, to szybko. Let's go. A tu zobaczcie, bo tu będzie walka z Kid Fury. A Kid Fury jest zły, bo ma żółte oczy. Ultra rzadkiego z deską. Dobra, nieważne. Ultra rzadki z deską, mamy Kid. On gdzieś Fury przeleciał. O, on stał tu, a on... No przeleciał, bo to walczą. Tak. A ty możesz... A nie, bo on jeszcze tak dobra, uderza. Dopiero uderza. Okej, osko. Powietrze było coraz cięższe, a widoczność coraz gorsza. To Kid Fury! Jego rozżarzona, czerwona postać niszczyła jeden budynek po drugim. Zrobiłem to zobacz, bo ja nie wiedziałem, że on ma przykreślonego tutaj na dole Kid Kazuma. No, widzisz, może tak jest w oryginalne. A też ma coś przekreślone. Też ma. A, tu zobaczcie ciekawostkę. Nie wiem, czy widzicie. I tutaj na tej naszej figurce też jest tak. Czyli zobacz, jakie to jest prawdziwe odzwierciedlenie. Ale tu masz robić rozróbę z nim. To weźmiemy, mamy jakieś żelki, porozwalaj. No weź, no rozwalaj. Nie, tak uderzy palcz. No. Bo to był taki duży. No. O. Żeby się nie potukło, bo mama mnie zabija. Ale dobrze wrócił. I tak rozwala budynki. Ale superbohaterowie są na miejscu. Superbohaterowie wytężyli wszystkie swoje moce, aby go schwytać, lecz niestety wyglądało na to, że nic go nie zatrzyma. Ja podlatuję tym. Zostaw nasze miasto. No wejdź, walczysz ze mną. Zostaw nasze miasto. Ja cię zaraz rozkręcę, nie pokonasz nas. Lecz niestety wyglądało na to, że nic go nie zatrzyma. Mam pomysł! Krzyknął nagle... Oluś, krzyknij. Oluś. Nie Oluś, tylko mam pomysł. Mam pomysł. Krzyknął nagle Oluś. Po wysłuchaniu planu Water Nose zakradł się na dach budynku, kiedy Kid Fury przelatywał tuż obok. Water Nose wystrzelił w niego ogromny strumień wody. Strzela strumieniem wody. Nieważne czym, bo nie mamy tego przy sobie. Tym, ale nie w Kid Fury'ego. Poczekaj, no ale, bo zasłania. Dawaj. Strumień wody. W tej samej chwili Kolfidro dmuchnął potężnym strumieniem powietrza. Moce Kid Fury'ego zostały zamrożone. On tam spadł na sam dół miasta. Juhu, pokonaliśmy! Mój przyjaciel! Zobacz. Jesteś w środku i dostajesz medal. Zobaczcie, Oluś jest w robocie i otrzymuje medal. Jest, bohaterowie nas uratowali. Watował tłum podczas nadprędce zorganizowanej ceremonii burmistrza. Ceremonii burmistrz Duplus nadał tytuł honorowego obywatela miasta nieznanemu robotowi i wręczył mu ogromny medal w uznaniu za zasługi. To jest medal zgodny z tego. Masz ogromny medal. O, dziękuję, jestem taki wzruszony. Tak płacze Oluś. Tak, Oluś płacze, czy nie? Nie. Nie płacze, okej. No to tyle, zoom. Oluś wiedział doskonale, bo odlatuje z powrotem do swojego tatusia. A już, Oluś, daj przeczytam. Już dalej nie będziemy czytać, bo tam jeszcze jest parę historii. Ale, jeszcze są strony. Co się stało następnego ranka i tak dalej, ale już nie będziemy zdradzać. Oluś wiedział doskonale, że musi wrócić do domu przed zmrokiem, bo czeka na niego tatuś. Pełen przygód dzień zbiegł końca, gdy latający robot ruszył w drogę powrotną. Wdzięczni mieszkańcy Kaboom City machali mu na pożegnanie. No to leć do tatusia. Otwiera się i... Przenosisz. Jesteś, synu, gdzieś ty był! Okej. Zobacz, on tak wystawił pięć. Więcej wam nie będziemy zdradzać. Czaderska książeczka. Doczytamy Olusiowi do spanka. Prawda, Oluniu? Trzymajcie się. Pamiętajcie. Chodzimy na www. Dobrze, może być. Zaczynamy. Łapkę w górę. i dzwoneczek i wpadamy do www.edikids.pl i tam zamawiamy sobie książeczkę ze swoim zdjęciem, tak jak Wam pokazałem przed tym filmikiem. To trzymajcie się, buziaczki, życzcie nam zdrówka. Jutro jest Wasze święto. Jakiś krótki filmik nagramy z życzeniami dla Was, prawda? Na Dzień Dziecka coś złożymy, życzenia wszystkim dzieciom. To trzymajcie się. To czym wyłączasz, Olusiu? Tak. A może książką? Nie, do. Dobra. O, nie tu, tu.